Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwejgiert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. I dziś porozmawiamy o kompleksie Donalda Tuska, na który choruje Jarosław Kaczyński. Ogólnie zresztą prezes jest człowiekiem z kompleksami. To jest facet, który ma kompleks niższości, który stara się zwalczyć okazywaniem wszystkim wyższości. Z takich znanych rzeczy Jarosław Kaczyński przede wszystkim ma kompleks tego, że jest kurduplem. No i to znaczy, że podobno kiedyś miał 168 cm, ale drodzy Państwo, podobno kiedyś żył smok wawelski. To mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o to jego 168. Generalnie lubi bardzo otaczać się ludźmi, którzy są od niego niżsi, stąd albo nie są wyżsi, stąd kariera Mariusza Kamińskiego, wcześniej Przemysława Gosiewskiego i stąd brutalnie zatrzymana kariera Stanisława Janeckiego, który do czasu tekstu na portalu Na Temat był na najlepszej drodze do zostania szambelanem dworu Jarosława Kaczyńskiego, ale ten redaktor jest obecnie z tygodnika Sieci, Śmieci, czy jak mu tam, a wcześniej Naczelny Wprostu, krótko mówiąc, okłamywał Jarosława tak jak okłamuje wszystkim, konfabulował, opisał to wszystko portal Na Temat piórem Grzegorza Jakubowskiego, no i tyle było z kariery Stanisława Janeckiego, który dzisiaj po prostu robi jako wyrobnik propagandy. To jest niezły propagandista, bardzo dobry redaktor, ale to tyle, jeżeli chodzi o kompleksy Jarosława Kaczyńskiego na tym styku. On jeszcze ma kompleks taki, że nie zna żadnego języka obcego, ma kompleks tego, że chciałby być wielkim opozycjonistą, ale nie był praktycznie żadnym, więc zadowala się odbieraniem hołdów. To jest w ogóle śmieszna historia, jak jeden udawany opozycjonista, Mateusz Morawiecki, który wymyślił sobie historię o tym, jak kopał groby jako dziecko, bo po prostu, drodzy Państwo, służba bezpieczeństwa to siepacze, wiecie Państwo, to tutaj już... Tomek, nawet zastanawiam się, jak to można w ogóle wyśmiewać. No, natomiast... Janku, no po prostu Morawiecki miał taką wiedzę, był tak potrzebny jako nieletni agent Służby Bezpieczeństwa, że kazano mu kopać grób. No i dowiedzieli się o tym, że on spalił te radiowozy, no bo to taka tajna rzecz była, to IPN o tym nie znalazł nigdzie żadnej wzmianki, ale on spalił. No po prostu rzucał butelkami zapalającymi, koktajle Mołotowa i palił radiowozy. Morawiecki wystawił certyfikat Jarosławowi Kaczyńskiemu, że to był jeden z najbardziej liczących się opozycjonistów w Polsce, że to był człowiek... Tak, wśród bibliotekarzy, tak. Tak. To był człowiek, który... To był człowiek, który no, po prostu był tak świetnym opozycjonistą, że nawet SB... Sabotował wydawanie książek. Jak przychodził SB z fiszką do biblioteki, to on mówi, a poczekasz sobie jeszcze 10 minut. Tak robił, tak. Ale przede wszystkim on był tak świetnym konspiratorem, że SB uznała w teczkach, że nie prowadzi działalności konspiracyjnej, że jest lojalnym obywatelem PRL-u. Tak świetnie konspirował, to nie każdy to potrafił, ale dobra. Wiesz, no zakonspirował się tak, że ze spotkań z rosyjskimi funkcjonariuszami zrezygnował ze spotkań w kawiarniach, wolał się w domu spotykać, żeby się lepiej zakonspirować. Tak. No właśnie. Natomiast też... Łasinem, jak on to mówił, tak. Tak, a naprawdę Łasinem. Ale coś mu się z Łaszeniem tam skojarzyło, nie wiem o co chodzi. Mamy Donalda Tuska, który robi za zło wcielone, bo Donald Tusk chce zabrać Jarosławowi Kaczyńskiemu Polskę. To jest, drodzy Państwo, tak jak wyobrażacie sobie takie wszystkie takie komiksowe postacie, które są takie śmieszne, wydają się być absurdalne, takie złoszczą się jak dzieci, to jest właśnie Kaczyński. To jest koleś, który chciałby być macho, a jest kolesiem, którym to jest facet, który robi po prostu maślane oczy do przystojnych facetów, ale wstydzi się tego. Więc to jest kolejny kompleks. To jest facet, o którym to bardzo ciekawa, mocna uwaga Donalda Tuska. On się boi kobiet. On się boi, ponieważ te mądrzejsze kobiety wyczuwają, że to nie jest, że tak powiem, człowiek zainteresowany ich urodą i nigdy nie był. Przyzna z tym, że nie fanatyk, jak mówią tak. No właśnie. To jest... I trzeba przyznać, że Donald Tusk bardzo umiejętnie gra na tych kompleksach Jarosława Kaczyńskiego, czym jeszcze bardziej go doprowadza do szału. Kaczyński to jest taki nielubiany dzieciak, którego na podwórku nikt nie lubił, którego nie pochwalamy przemocy, ale tutaj to jest opis relacji, że po prostu bracia posiadali ochronę na podwórku, czy to była kobieta, czy tego, to jest, relacji jest sporo. Wszyscy zgadzają się do tego, że byli chowani pod tak zwanym kloszem. Tutaj narastała złość w Jarosławie Kaczyńskim. Teraz tak zupełnie serio. Jarosław Kaczyński jest, i teraz się nie śmiejemy, Jarosław Kaczyński jest człowiekiem, który po prostu doświadczył wszystkiego zła homofobii, to znaczy tego, że musiał się ukrywać, tego, że jeżeli coś wyciekało na temat tego, jak chce żyć i co chce robić, to dostawał w łeb nie tylko od ojca, ale wiele wskazuje na to, że również od matki, która również nie akceptowała tego. To były czasy, w których homoseksualizm traktowano jako chorobę. I to wszystko sprawiło, drodzy Państwo, niestety, to jest uwaga do pana Sławomira Mencena, który postuluje, że generalnie dzieci bite to są fajniejsze niż niebite. Ja zawsze mówię, że skoro to tak świetnie działa, to dlaczego przestajemy to robić, jak ludzie dorastają? Skoro to jest taka świetna metoda, no to nie należy się ograniczać do dzieci, należy również z dobrodziejstw tej metody pozwalać korzystać dorosłym, no bo skoro uważamy, że działa i pomaga dzieciom, no to powiem szczerze, to jest tak, czy ale to z Mencenem trzeba pogadać, a Mencen, jak mu zaprosiłem go jakiś rok temu do pracy. Mencen jest doktorem i nie wiem, czy może z tobą rozmawiać. Jan, właśnie, ale nawet Tomku, nawet mi nie... już na pewno. Nie, ale nawet mi nie odpisał na propozycję tego, czy by nie wpadł do programu. Nawet nie odpisał. A to jeszcze był moment, w którym nie powinien był jakoś specjalnie wrogości tutaj oczekiwać albo dociekliwych pytań, ale jak widać już wtedy moim zdaniem spiskowali z PiS-em i stąd brak odpowiedzi. Bo wiecie Państwo... Wipler go ostrzy przed tobą, że jesteś zły człowiek, naprawdę. No cóż... Natomiast, Tomku, temat ty wymyśliłeś, więc powiedz mi, które kompleksy Jarosława Kaczyńskiego... Szanowni Państwo, to jest paranoja. Teraz chociażby chciałbym tutaj przytoczyć ostatni materiał Newsweeka i tutaj przeczytamy, że Kaczyński udzielił wywiadu tygodnikowi Sieci krótko przed ogłoszeniem terminu wyborów. Rozmowa mogłaby być więc okazją do przedstawienia tego, co PiS chce w nich zaproponować Polakom. Przeprowadzający wywiad bracia Karnowscy, jak zwykle w pozycji uniżonej czy obitnej, z pewnością pozwoliliby zaprezentować się też prezydentowi PiS i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie Państwo, tutaj. Jak policzył Wojciech Szacki z Polityki Insight, nazwisko Tusk pada w wywiadzie 40 razy. Szanowni Państwo, rzeczywiście ja tak spojrzałem na to i zwróćcie Państwo uwagę na to, jak, proszę na to i na to, zwróćcie Państwo uwagę, w jaki sposób funkcjonują wszyscy ludzie z PiS-u. Każdy musi, ale to wręcz jego obowiązkiem jest, podczas jakiejś publicznej wypowiedzi chociaż kilka razy wymienić nazwisko Donald Tusk. Wymienia oczywiście je w jak najgorszym kontekście, w jak najgorszy sposób. Im bardziej się przyjedzie po Tusku, no to jest jakimś, według nich, jakąś przepustką do tego, że Jarosław Kaczyński później będzie chciał go umieścić na listach wyborczych albo gdzieś najlepsi ci skandaliści, Kowalski taki na przykład, tylko Tusk. Zobaczcie, każdy, kogo tylko słuchacie, mówi o Donaldzie Tusku. Nawet Ziobro się na to załapał, który już nie musiałby tylko o Tusku mówić, ale wie, że Jarosław tego chce słuchać. Pamiętacie Państwo te odnoszenia się już, Kaczyński, zobaczcie Państwo, jak Kaczyński na przykład nie wytrzymał już tego ciśnienia podczas wizyty prezydenta Bidena w Polsce i po tym jego rzeczywiście słynnym przemówieniu do Polaków, Kaczyński wychodził, już zrezygnował z tej swojej maski cierpiętnika i takim dziarskim krokiem wychodził i zwrócił się do Donalda Tuska. Nic nie powiedział. I zwrócił do Donalda Tuska, koło którego przechodził. On nie wytrzymuje. Jemu puszczają już wszystkie bezpieczniki. Tusk nic do niego nie mówił, a on widział, że musiał do Tuska skomentować to, co powiedział Biden, nic nie powiedział. No, jeżdżąc na te swoje rewie, wychodzi i nagle na informację o tym, że Donald Tusk no, usiłuje i biega sobie jakieś półmaratony, no, ćwiczy. Wiadomo, że jest w zupełnie innej kondycji fizycznej niż Kaczyński. Mówi, że on też jak poćwiczy, to ukończy maraton i będzie miał chyba lepszy wynik niż Tusk. No, proszę Państwa, to jest żenujące. No. Pomijam już na pierwszy rzut oka rzucającą się różnicę, jeżeli chodzi o stan psychofizyczny tych dwóch polityków, ale ta obsesja dotycząca Donalda Tuska to już jest tak jak pisze Newsweek, Kaczyński przegrzał. Kaczyński bardzo mocno przegrzał, ale zobaczcie, że Kaczyński zaraził tym wszystkim. U nich najważniejszą rzeczą jest to, co to będzie, jeżeli wróci Tusk. Wszystko jest utożsamiane z Tuskiem. Zobaczcie Państwo, ten Kaczyński już kiedyś pokazał tą swoją jakąś, nie wiem, gdybym był Piotrkiem Tymochowiczem, to bym powiedział, że Kaczyński może kocha Tuska. Może się zakochał w Tusku. I zobaczył, że to są jakieś zaloty młodzieńcze odrzucone, może coś takiego, bo to, wiecie Państwo, od miłości do nienawiści jeden krok. Musimy z Piotrkiem porozmawiać, zapytać się. Ja przypomnę odpowiedź. Pamiętaj sytuację w windzie, Janku, pamiętasz? No facet, który w windzie wyjmuje pistolecik do Donalda Tuska i mówi, gdybym chciał, to bym cię tutaj zdmuchnął. Wyobrażasz sobie coś takiego? Ja nosiłem broń naprawdę większość życia. Do głowy mi to nie przychodzi, żebym takie rzeczy wyczyniał. A wielokrotnie rozmawiałem z ludźmi, którzy naprawdę... Powiem tak, przeciwieństwem miłości jest obojętność, a nie nienawiść. To mnie zawsze uczono. Natomiast mamy sytuację tego typu, w której Jarosław Kaczyński jest człowiekiem z bardzo dużą liczbą problemów i z dworem, który mu tłumaczy, że on jest najpiękniejszy, najfajniejszy. To jest tak. To są te słynne złote, czy tam nowe szaty cesarza, czyli nowe szaty króla, czyli że nikt facetowi nie mówi, że jest nagi. Ja kiedyś parę razy byłem zatrudniany przez szefów, mam dosyć barwny sposób wypowiadania się. Niektórym się to podoba, zwykle, powiem tak, zwykle nie narzekali, ale jak coś tam margali, to ja zawsze mawiałem, że nawet największy władca powinien mieć przynajmniej jedno lustro w domu, bo inaczej po prostu będzie słabo wyglądał na mieście. I generalnie od mówienia pochlebstw to są inni. No ja staram się mówić ludziom to, co widzę i uważam, że to jest warte kasy. Natomiast, którą mi płacą. Natomiast u Jarosława Kaczyńskiego nie ma już dawno lustra. To znaczy on już jest po prostu wysokim, przystojnym, elokwentnym facetem. Wiecie Państwo, ja byłem... Jednym z najmądrzejszych na świecie. Ja byłem właśnie kiedyś na rozmowie w Pałacu Prezydenckim Lecha Kaczyńskiego i usłyszałem właśnie tekst od Łopińskiego, co pan może zrobić, aby prezydent Lech Kaczyński wygrał wybory prezydenckie. To był czerwiec, początek czerwca 2009 roku. Tak sobie panowie wyobrażali współpracę z mediami. No więc konkluzja wyboru była taka, że powinien zmienić na imię, nazwisko na Tagilowska i wtedy może mieć szansę na wygranie wyborów. No więc tam już tego, no bo te same wady, które miał Lech Kaczyński, ma jeszcze mocniej, bo Lecha trochę ocieplała Maria, którą lubiono. Ona nie była efektownym, można powiedzieć, taką efektowną dodatkiem do, że tak powiem, do prezydenta, jak na przykład Jolanta Kwaśniewska do Aleksandra Kwaśniewskiego, natomiast no, ocieplała go. No. Wszyscy się zastanawiali, no dobra, skoro taka kobieta postanowiła spędzić życie u boku Lecha Kaczyńskiego, to może ten facet jest czegoś wart. Jarosław Kaczyński nie ma takiego dowodu słuszności. Jest zawistny, atakuje informacjami prywatnymi Donalda Tuska, wypuszcza te rzeczy, to jeszcze Państwu opowiadałem. To były takie historie z lat 80., które w latach 2006-2007 wydobył na światło dzienne właśnie Jarosław Kaczyński. Rozmawiałem z człowiekiem, który był podczas takiej rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim i Kaczyński wtedy mówił, jaka szkoda, że nie możemy tego, powiedział tak, użyli, ale jaka szkoda, że to się przedawniło i nie możemy go oskarżyć o to. To jest tak jak właśnie notatki esbeckie, to jest właśnie ten kompleks, czyli facet ma rodzinę, facet teraz miał dzieci wtedy, teraz ma wnuki, to jest ta zawiść, to jest to, że Jarosław Kaczyński nie może sobie strzelić po prostu fotki. No to będę zwrócił Państwu uwagę, no teoretycznie jest dziadkiem ciotecznym, a genetycznie to nawet takim samym, jakim był dla dzieci, no bo przecież jednojawy bliźniaki dla dzieci Marty. Natomiast faktycznie to tam coś nie jest halo, jak widać, no bo jakoś nie próbuje, no umówmy się, że Jarosław Kaczyński nie grający tym, czym może zagrać, czyli właśnie ciepłem rodzinnym, to nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że widocznie to tak to nie gra, że nie można. Że po drugie być może to jest też kwestia tego typu, że wiecie Państwo, no jednak jest to trochę patchworkowa rodzina, czyli na początku, w czasie pierwszej kampanii był jeden zięć na Lecha Kaczyńskiego. Potem się okazało, że rozwiódł się, przestał być zięciem numer 1 i okazało się, że ojcem dziecka nie jest on, które było na plakatach razem z nim, tylko że jest poprzedni partner, który nagle został mężem i miał drugie dziecko. A teraz trzecie dziecko jest z kolejnym mężem. I być może to, że być może Jarosław Kaczyński jednak dochodzi do wniosku, że może jednak nie kierować reflektorów na to, jakby to powiedzieć, na wartości rodzinne, które tutaj biorą prymat. No bo oni... Zresztą jest jeszcze jedna sprawa, o której nie będziemy mówić, ale to też bardzo, bardzo Jarosława Kaczyńskiego odsunęła. To jest tak, znaczy generalnie on jest zwolennikiem hipokryzji. Jeżeli coś się przebija przez... hipokryzję. To znaczy, to jest ta historia, bo tu przypomnijmy, to jest historia, którą nam opowiedziano, umiejscowiono ją mniej więcej w czasie właśnie, kiedy Ludwik Dorn usłyszał kazanie od Jarosława Kaczyńskiego. Ludwik Dorn był ostatnim lustrem u Jarosława Kaczyńskiego, czyli człowiekiem, który potrafił Jarosławowi Kaczyńskiemu powiedzieć prawdę. Problem polega na tym, skąd my wiemy, że Jarosław Kaczyński jest człowiekiem, któremu się nie mówi prawdy. No chociażby z tego powodu, że on nie pozwał o geja. I o to, że tego. Więc drodzy Państwo, no, celem procesu o geja było to, żeby nikt nie mówił o tym, że Jarosław Kaczyński jest gejem. Skutkiem procesu o geja będzie to, że przynajmniej jeszcze 2-3 razy będziemy o tym procesie, będzie głośno tego. Za pierwszym razem, jak w końcu wymęczał wyrok pierwszej instancji, no biorąc pod uwagę, jak działał sędzia, no to możemy ten wyrok od razu powiedzieć, Jarosław wygra wszystko. Po prostu, no bo sędzia w sposób ewidentny po prostu szedł w taki sposób, żeby wydać ten werdykt jak najkorzystniejszy dla Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą wcześniej wydał werdykt w analogicznej sprawie, gdzie Jarosław Kaczyński pozwał Waldemara Kuczyńskiego za słowa prawdy, za to, że Lech Kaczyński był człowiekiem, który spowodował katastrofę smoleńską. No to jest proces cywilny, nie wiem jak się bronił pozwany. Ja mu wysłałem kontakt do majora Arkadiusza Szczęsnego, pilota, który bardzo dokładnie wyjaśnia w sposób precyzyjny, logiczny, w jaki sposób Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński i Andrzej Błasik odpowiadają za katastrofę smoleńską. Nie wiem, bo to był proces cywilny, więc nie wiem, jakie dowody przywołał. Ale tak pan Waldemar Kuczyński, sędziwy polityk, ale tak naprawdę wystarczyłoby tylko i wyłącznie przywołać historię z 2008 roku, gdy Lech Kaczyński podżegał kapitana statku powietrznego, swojego pilota, aby złamał prawo i naraził życie jego i wszystkich obecnych, łącznie swoim, i leciał do Tbilisi bezpośrednio, bez żadnych zgód, bez żadnej informacji. Krótko mówiąc, ryzykował zestrzelenie. No, efekt był taki, że Kaczyński oskarżył i jego ludzie oskarżyli pilota o tchórzostwo, dokonali linczu na nim, doprowadzili do jego odejścia z wojska. Pan kapitan Grzegorz Pietruczuk okazał się naprawdę, dostał potem medal, ale to moim zdaniem i tak było za mało. Człowiek, który wytrzymał tego typu ciśnienie i nie naraził życia ludzi, no, konsekwencją tego, bo drugim pilotem jego był Arkadiusz Protasiuk, którego później wrobiono w to, co się skończyło katastrofą smoleńską. Tylko ta scena, tak naprawdę, drodzy Państwo, tutaj trzeba napisać kiedyś, nakręcić kiedyś Smoleńsk prawdziwy. I ta scena by otwierała i zamykała Smoleńsk. Bo to wtedy się tak naprawdę wydarzyła tragedia smoleńska. Wtedy, kiedy Lech Kaczyński zaczął łamać, obrażać człowieka i następnie dokonali na nim linczu, donosili na prokuratury, wyzywali pilota, żołnierza od tchórzy. I to jest ten moment, w którym ten... No więc ta sprawa... Próbowali Tomek. Bo ja potem wybijesz mnie z tego i nie... Spokojnie, Janku. Ja jestem bardzo spokojny. Natomiast ten wyrok zapadnie i będzie powrót do... Czyli tam najprawdopodobniej przegram pierwszą tego, ale już w apelacji to już nie wiadomo, co będzie. Więc będzie jeszcze powrót do sprawy z apelacji, potem będzie sprawa, niezależnie kto wygra, sprawa ląduje w Sądzie Najwyższym. I potem, jeżeli w Sądzie Najwyższym, to przynajmniej gdybym ja przegrał, no to ja idę do Strasburga. Czyli chłopu brak, to, że jest przez swoje kompleksy nie toleruje innych ludzi, doprowadziło do sytuacji takiej, w której on się dowiaduje, nie dowiaduje się, no, nawet na przeproszeniem, jak jest uwalony po obiedzie, to chodzi po prostu z tym uwaleniem, bo się wszyscy boją mu powiedzieć, ale wodzu, ale się zaśpieniłeś, może byś się wyczuł. To oczywiście... do pewnego stopnia jest przegięcie, ale tak to właśnie wygląda. Nikt mu nie powiedział, chłopie, co ty robisz? Przecież przez ten pozew to się wszyscy dowiedzą o tym, że jesteś gejem. Przecież będzie znacznie większa liczba osób się o tym dowie, niż gdybyś siedział jak cicho podmiotu i milczał. I to samo jest właśnie ten kompleks, Tomek, że on nie ma tak naprawdę, jemu nikt nie jest w stanie doradzić. Być może ostatnim, który był mu doradzał w ogóle jakoś, nie mamy tego, na pewno doradzał mu lepiej, był Paruch. W tej chwili ja widzę, że on jest moim zdaniem ślepy. Uważam, że między innymi właśnie to przedstawia, w jaki sposób działa Jarosław Kaczyński, to co chciałem powiedzieć wcześniej, że Jarosław Kaczyński z Lechem nie poprzestali tylko na tym, żeby dręczyć pana Protasiuka. Oni rozwalili wszystkie bezpieczniki dotyczące lotów rządowych. Oni porozwalali wszystko, oni cały system porozwalali. Tylko właśnie za jeden sprzeciw. Czyli nie skupili się na jednej osobie, rozwalili cały system. I tak działa Jarosław Kaczyński. To o tym chciałem powiedzieć. To właśnie jest takim typowym przykładem jego mściwości. On w sytuacji, kiedy ktoś mu się przeciwstawi, to on popsuje działalność jego rodziny, jego otoczenia, jego środowiska, tam gdzie on pracuje. On tych wszystkich ludzi od razu uważa za wrogów. To jest kwestia właśnie tej jego jakiegoś zakompleksienia, jakiejś małości. I Jarosław Kaczyński, szanowni państwo, teraz ma olbrzymi problem związany z ludźmi, którzy będą mu wywalać te jego kompleksy. Zobaczycie Państwo, bo teraz to się zaczyna, to się zaczęło już. I Jarosław Kaczyński wie o tym, że będą na niego ataki, natomiast zobaczycie, że zacznie się odgrywać, on nie wytrzyma i to będzie największy problem, nie wytrzyma przed tym, żeby się nie mścić. Bo niektóre rzeczy, tak jak taki wytrawny polityk, powinien pozostawić bez komentarza. On się będzie mścił. I on będzie eskalował te wszystkie problemy, a niewątpliwie te wszystkie takie będą wychodziły od ludzi z nim związanych. Zobaczcie Państwo ten bardzo ważny, taki pokorowy ruch Tuska, bo Tusk widzi, co Jarosława Kaczyńskiego najbardziej boli. Kaczyński, jak widzi pana Macieja Laska, który wychodzi i wiadomo, że pan Maciej Lasek będzie się skupiał na odkłamowaniu tego mitu założycielskiego dotyczącego katastrofy smoleńskiej, Kaczyński wyje, Kaczyński jest wściekły. Co innego, jeżeli są ludzie, którzy nie są takimi specjalistami, nie znają całej tej sprawy dokładnie, nie mieli dostępu do dokumentów jak pan Maciej Lasek, a co innego jak pan Maciej Lasek, który bezpośrednio ma możliwość polemizować i z Macierewiczem i z Kaczyńskim i mówiąc, co tam się wydarzyło. To jest ten najważniejszy problem, który będzie Jarosława teraz trapił w tym czasie. Zobaczycie Państwo, Jarosław Kaczyński straci przez swoją małość i przez chęć zemsty. On nie pozostawi bez... To polityk powinien być... Polityk powinien mieć rzeczywiście twardą skórę. Powinien rozumieć, że skoro zdecydował się na taką karierę, czy na takie życie, no to musi liczyć się z krytyką. Kaczyński tego nie zrozumie. I nie rozumie. Ty słusznie zauważyłeś, że on robi sobie problemy wizerunkowe, bo każdy boi się powiedzieć, że nie wiem, że jest źle uczesany, ma łupież, że ewentualnie założył dwa buty, które są od różnych par. Nie, oni się boją do niego podejść. To jest tak naprawdę moment, w którym kiedyś na pewno Paruch miał z nim dobry kontakt. Nie wiem, kto w tej chwili ma jakikolwiek kontakt, żeby mu przemówić do rozsądku. Weźmy te ostatnie jego wypowiedzi. Przecież ta cała historia z grzybami to jest taki odlot, że to Tusk, drodzy Państwo, skomentował, że no w zasadzie z kim ja tu muszę rywalizować, no bo facet, drodzy Państwo, wygląda, no widać było, że był trzeźwy. Natomiast pytanie, czy byłby na pewno przytomny, bo szanowni Państwo, ja już wiele razy mówiłem, że są pewne objawy. Jarosław Kaczyński zbudował system, który wymaga jego ciągłego zarządzania. To znaczy dobry menadżer buduje firmę w taki sposób, żeby mogła funkcjonować bez niego. To znaczy, żeby jak najlepiej funkcjonowała, kiedy on nie chce się, kiedy on nie może. To jest tak, że największą w ogóle wadą wszystkich dużych startupów, wszystkich firm jest to, że się uzależniają od swojego właściciela. I dobry menadżer się odsuwa po to, żeby nie było na zasadzie takiej, że ludzie... Oczywiście świadomość własnej śmiertelności nie jest wszystkim dana. Jarosław Kaczyński, drodzy Państwo, ma 74 lata, ale snuje plany na 8 lat. Kiedy, umówmy się szczerze, drodzy Państwo, Jarosław, ja wiem, że to wszystkich śmieszy, ale Jarosław Kaczyński jest statystycznie martwy. To znaczy on już nie żyje. To znaczy mężczyźni w jego wieku obecnie w Polsce nie żyją. W związku z tym już jest jakąś tam jedną anomalią. Oczywiście wiadomo, że takich mężczyzn jest miliony, natomiast Jarosław Kaczyński nie uprawiał sportu. Oczywiście zaraz ktoś powie, że no był jednak Winston Churchill, który palił, pił, no i generalnie dożył sędziwego wieku. Jeszcze jako sędziwy polityk po 80-tce był premierem. Natomiast jest pewna różnica, drodzy Państwo. Jarosław Kaczyński nie cieszy się z życia. Jego cieszą takie, powiem Państwu, ja bardzo nie lubię ludzi, którzy czerpią radość z poniżania innych. I to jest Jarosław Kaczyński. I ja, drodzy Państwo, powiem tak szczerze, ja sobie mogę robić różne dowcipy, żarty, zresztą zauważyliście Państwo, że nie jesteśmy jakimś specjalnie smutni. Natomiast Polska Jarosława Kaczyńskiego to jest Polska przegrywów. To jest Polska ludzi przerażająco smutnych. To jest Polska ludzi, w których... No, w tej chwili jeszcze nie czytałem tej książki, która teraz wyszła, Kamila Dziupki. Ale, drodzy Państwo, nadrobię do końca tygodnia, natomiast przeczytałem jakiś tam fragment, który lata już po internecie, fragment opisujący Jarosława Kaczyńskiego, któremu ktoś przedstawił jakieś żartobliwe uwagi Andrzeja Zybortowicza, które on odebrał jako kpinę i natychmiast go pobiegł ukarać w taki sposób, że poparł jego kontrkandydata i wyrzucił go z Parlamentu Europejskiego. I chodzi o to, że poważny polityk, mąż stanu, który interesuje się tym, co inni mają na jego temat do powiedzenia, który naprawdę w momencie, w którym się dowie, że ktoś mógł o nim powiedzieć jakieś nieprzychylne zdanie, wyciąga konsekwencje wobec takiej osoby. To jest właśnie Jarosław Kaczyński. To jest po prostu mały, mściwy koleś, który doprowadził do tego, ja Państwu przypominam taką historię, ją co jakiś czas powtarzam, dawno jej nie było, ona jest charakterystyczna. Historia jest sprzed 3 lat. Otóż mój bardzo dobry kolega, pracujący dla drugiej strony, myślę, że nie zrobił tam wielkiej kariery, między innymi z racji tego, że po prostu miał udokumentowaną relację ze mną. W związku z tym, drodzy Państwo, dopóty na oczach Jarosława Kaczyńskiego nie strzeliłby mi parę kul w głowę, do tego momentu byłby zawsze podejrzany o to, że spiskuje. Nic z tego nizowego po prostu wygłosił w piśmie internetowym, w mailu, elaborat o tym, jakim jest wielkim człowiekiem Jarosław Kaczyński, że to jest jego droga po prostu do Jarosława Kaczyńskiego, wiodła go i on po prostu na tej drodze zawsze kroczył po prostu od lat. No i to jest droga i on po prostu wszystkim podkreśla, że tak jest. Więc wiecie Państwo, ja zrozumiałem z tego maila następujące rzeczy. Po pierwsze, uważa, że jego mail nie jest czysty, że mój mail nie jest czysty. To jest raz. Dwa, jeżeli, drodzy Państwo, jeżeli ja bym zobaczył tego typu maila, ktoś by mi przyniósł, to ja bym się naprawdę załamał. W ogóle pomysł, że można czytać maile swoich współpracowników w taki sposób, że, wiecie Państwo, nie jakiś konkretny człowiek, konkretny wyciek, konkretna sprawa, tylko tak gremialnie tworzymy system po prostu takiego turbo Pegasusa, czyli po prostu śledzimy ludzi po prostu i chcemy wiedzieć, co oni o nas myślą. Dlatego Jarosław Kaczyński, Szanowni Państwo, my wiemy kto, jak wyglądał ten schemat. Wąsik dostawał tego Pegasusa, instalował. On oczywiście potem zrobił ten na przykład Pegasusa dla Tomka, to zainstalowali Wąsik z Kamińskim we dwóch, tego drugiego. Tego pierwszego to może jakaś większa była tego, ale przy tym drugim nie było żadnej zgody sądu, nie było niczego. Po prostu zainstalowali sobie maszynkę do szpiegowania ludzi, do niszczenia ludzi, do totalnego szpiegowania ludzi na kartę rowerową. Bez żadnego w ogóle pretekstu wydali miliony złotych. No, podatników, bo przecież nie własne, tylko nie wiemy nawet z których pieniędzy podatników, czy z tych jakichś, czy gdzieś to, jak to oni księgowali. Zobaczycie Państwo, że będzie jedną z większych afer, będzie jak odkryjemy, jak oni finansowali Pegasusa. Bo to są miliony złotych, których na razie nie widać w budżetach. Nie wiadomo skąd to szło. Wracając do kompleksów Jarosława Kaczyńskiego, no właśnie ten system, jego na przykład wkurza to, że przecież te wszystkie groźby, te zaszczuwanie pod adresem Tuska, to było to, że oni chcieli doprowadzić do tego, żeby on miał ochronę, bo jego denerwowało to, że on sobie idzie po prostu na pociąg i jeździ sobie sam. I no doprowadził do tego, że tak już nie może być. Natomiast nadal Tusk jest bardziej kontaktowy, jest... Znaczy, powiem Państwu tak, każdy, kto w jakikolwiek sposób funkcjonował gdziekolwiek, to jak się styka z tym, co zrobił Jarosław Kaczyński i chce dokładać rękę do tego, żeby to funkcjonowało. No jeszcze raz, mamy faceta, kurdupla z kompleksami. Ja mówię celowo kurdupla, on sobie mówi, może mówić o Tusku, że jest ryży, to drodzy Państwo, my możemy sobie mówić, że to jest kurdupel, dlatego, że ta cecha jego fizyczna, ona ma wpływ na nasze życie, ponieważ to jest jeden z głównych kompleksów, przecież on nawet gdzieś tam, nawet on o tym mówi, że temu zazdrości wzrostu, że to jest jedyne, czego im zazdrości. Nie, on zazdrości takim ludziom właśnie jak Tusk, jak Giertych, zazdrości szczególnie Giertychowi nie tylko wzrostu, ale rodziny, wykształcenia, znajomości języków. To są rzeczy, które są poza zasięgiem Jarosława Kaczyńskiego, więc on chce pokazać, że on jest lepszy, bo on ich zniszczy. I to jest ta kwestia, skoro nie może dopaść Tuska aferalnym, no to się zabiera puszczaniem po prostu ordynarnych, chamskich ataków na rodziny via internetowe trolle. Pretekstem na przykład była sprawa Psztyczka, którego dostał, że Jarosław Kaczyński zna się na seksie, tak, czy Adam Glapiński zna się tak na gospodarce, na ekonomii, jak Jarosław Kaczyński na seksie. No i drodzy Państwo, facet od razu furia i od razu esbecja Kamińskiego i Wąsika po prostu bierze, żeby atakować Tuska, atakować jego rodzinę, żeby doprowadzić do sytuacji takiej, że będzie się bał dotknąć Kaczyńskiego. Tomku, to jest najgorsza z możliwych rzeczy. On oczywiście tupie nóżkami, że gdyby to była dyktatura, to ja bym, to oni by tak sobie nie mogli nagrywać i tak dalej, i tak dalej. Donald Tusk na szczęście zrozumiał i widać, że już przy każdym wystąpieniu ma bardzo delikatne, łagodne, natomiast te tematy podejmuje, które tak Kaczyńskiego bolą, czyli ostatnio mówił o preferencjach, zawiesił głos, śmiał się. Dwustronnie naprawdę to z kobietami. Było to jasne. Teraz w Legionowej powiedział o tym, że Jarosław Kaczyński boi się kobiet i później powiedział, a nie będę tego tematu ciągnął. Powiedział o co chodzi. Wszyscy zrozumieli. Kaczyński wyłapuje te wszystkie rzeczy i dostaje szału. Spodziewam się, że ta kampania się zaostrzy jeszcze i zobaczycie Państwo, że będziemy jeszcze świadkami, że ten sufit, nie wiem dlaczego, szklany sufit się rozwali i ludzie normalnie zaczną się pytać Kaczyńskiego, dlaczego pan tak funkcjonuje? Dlaczego pan jest taki obłudny? U niego to raczej taka szyba się stłuczy. Szyba, tak. Ktoś wybije tą szybę i powie, dlaczego? Pan jest osobą homoseksualną, dlaczego pan szczuje na osobę homoseksualną? Tak. Jaki to powód? Mało tego, my cały czas czekamy, że się uda. Książka się jeszcze, tak powiem, 67 dni, w ciągu tych 67 dni premiera nastąpi, nawet trochę możemy nawet powiedzieć, że wcześniej. Natomiast to jest jedna właśnie rzecz, której nie ukrywam, boi się Jarosław Kaczyński najbardziej. To znaczy boi się człowieka, który wystąpi i powie, tak, byłem partnerem Jarosława Kaczyńskiego. Trochę takich jest. I to jest, powiem jeszcze, no, prywatność prywatnością. Ja cały czas mówię, że ktoś mógłby się w końcu poświęcić dla demokracji. Natomiast wiele osób, które ma ten epizod zaliczony, po prostu nie chce wbić się do podręczników historycznych. Po prostu ja się nie dziwię tym ludziom, bo tu już nie chodzi nawet o to, wiesz, rozumieją, kim jest teraz Jarosław Kaczyński i że to jest zły człowiek. No to jest przykład. Tak, i o to chodzi, że oni się po prostu obawiają, że to po prostu... Ja nie miałem epizodów takich w swoim życiu, ale spodziewam się, że jeżeli byłbym związany z jakąś osobą, jakąś kobietą, która no w tej chwili źle by się zapisała, też by było przykro, że akurat tak źle wybrałem. No nie miałem tej przykrości, także całe szczęście. Dobrze, że tak jest. No, a ci ludzie no rozumieją, no niestety teraz to, jeżeli dowiadują się, do czego zdolny jest ten człowiek, który był im kiedyś bliski, jest to niezwykle przykre, także ja rozumiem tych ludzi. Rozumiem. No bo jak widzimy, Kaczyński jest zdolny do każdej podłości. Naprawdę do każdej podłości. To jest coś, on ma tutaj, co się przytrafiło. To jest, znaczy podłość to jest jedno. To jeszcze raz, pamiętajcie Państwo, że on ma taki motyw, że on chce ukarać człowieka. On chciałby być człowiekiem, który patrzy nam w oczy, zanim nas, kurczę, zastrzelał, wiesz. To jest taki, nam to opowiadają wiewiórki, że on jest po prostu... On każe rodziny, środowisko. On nie tylko człowieka każe, on tak jak Stalin. Tak, tak jak Stalin. Wyrzucić z roboty. Tak. To znaczy, to pamiętajcie, sankcje to też jest jedna rzecz, to jest dobre a propos systemów stalinowskich i takich bolszewickich, to znaczy oni uderzają w całe rodziny, to znaczy zemsty dotyczą wszystkich, to jest, patrzcie na przykład historię, Marian Banaś podpadł, to służby wzięły się za jego syna Jakuba Banasia też. Syn Donalda Tuska, który naprawdę... Znaczy nie, no też próbowali go gotować. To znaczy to jest taka, no to niektórzy mówią, że mafia jest porządniejsza, bo że mafia niby nie jeździ po dzieciach, no raczej jeździ, natomiast chodzi o to, że Jarosław Kaczyński ma takie standardy właśnie, z jednej strony, zobaczcie Państwo, z jednej strony oni nie przestrzegają żadnych reguł, z drugiej strony jak dostają po ryju w myśl zasad i tak tego, to jest wrzask, ale jak tak można, jak w ogóle można się dotykać tej sprawy? Zobaczcie, że gdyby nie szantaż, mniej więcej 30% mediów puściło informacje o Kaczyńskim i o procesie. Natomiast niepuszczenie tej informacji było formą autocenzury. Ja Wam kiedyś mówiłem, najgorszą decyzją, najgorszą rzeczą, którą może spotkać dziennikarzy, do której dąży Jarosław Kaczyński, jest autocenzura. To jest moment, w którym ludzie sami zaczynają się cenzurować, w którym na przykład te przez ich uderzenia we mnie, to już wiadomo, że to nie działa, tak samo jak uderzenia w Tomka. To jest, my mamy być przykładami ludzi, którym się, zobaczcie, oni się postawili i zobaczcie, ten se posiedział 2 miesiące, ten ma tutaj, co chwila ma sprawy, to są takie rzeczy i teraz tak, co, chcecie tak samo? I od razu, ale tutaj przecież nie musi tak być, może być tutaj kaska ze spółki Skarbu Państwa, może być miło, mogą być zlecenia. Mnie naprawdę fascynuje, kiedy ludzie rozmawiają z Marcinem Dumą, który jest tym kolesiem, który wieszczy zwycięstwo PiS-u w wyborach. Ja bym naprawdę, gdyby Państwo, będę patrzył z tym, czy on będzie dokonywał korekt tych swoich sondaży, czy będzie to wyglądało tak, jak wyglądało w sprawie Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego. Otóż wtedy sondażownia Ibrys pokazywała 3 tygodnie przed wyborami, uwaga, wynik 38 z małym haczykiem dla Rafała Trzaskowskiego i 35 z małym haczykiem dla Patryka Jakiego. Zażarta walka, piłka w grze, po czym uwaga, cyk, wynik, potem 3 tygodnie spokoju, cyk, wynik 56% dla Rafała Trzaskowskiego i 2 razy mniejsze poparcie, ponad 2 razy mniejsze, no prawie 2 razy mniejsze poparcie dla Patryka Jakiego, tam 28%. No i teraz, drodzy Państwo, pytanie, co to jest taką sondażownią. No dlaczego ja się pytam, dlaczego nikt nie zadaje pytania, jak siada z panem Marcinem Dumą, ale chłopie, dobra, ale z ilu spółek Skarbu Państwa w tej chwili jesz chleb? Ile spółek Skarbu Państwa ci płaci? Kto jeszcze podał Orlenem i TVP, bo to widać w internecie. TVP i Orlen widać w internecie. I kto jeszcze? I to są takie rzeczy, ludzie, które ludzie po prostu, proste pytanie, które pokazuje, gdzie jesteś. Na przykład jak ktoś mnie zapyta, z iloma spółkami Skarbu Państwa ja pracuję, powiem, że z żadną. I jak zadaję takie pytanie Stanowskiemu, no to Krzysztof Stanowski, właściciel kanału sportowego, Kuczylikarz, który stara się nie być, znaczy ja powiem tak, tacy ludzie jak Stanowski są cholernie niebezpieczni, ponieważ oni operują na elektoracie niezdecydowanej. I on wypełnia bardzo ważne misje dla nich i najgorsze to jest to, że facet jest inteligentny i dokładnie wie, co robi PiS. Dlaczego? Skąd to wiem? Nie dlatego, że wszedłem do jego głowy, tylko dlatego, że on napisał na wiosnę 2016 roku bardzo mądry felieton dotyczący Sądu Najwyższego i skoku PiS-u na Sąd Najwyższy, w którym po prostu, powiem Państwu, ja nie miałem takiej świadomości tego, co robi PiS, bo miałem to generalnie rzecz biorąc wyrąbane, a on miał większą świadomość na wiosnę 2016 roku niż ja. Ale on wylądował, ta jego świadomość dostała konkretną wycenę w cyfrach, w liczbach, czyli dostał po prostu sute przelewy, promocje z TVP, kasę ze spółek Skarbu Państwa i nagle, wiecie Państwo, i nagle już wiedza nie boli. Ja zawsze mówię, jak ktoś się pyta, dlaczego myśmy się nie dali skorumpować, to ja zawsze mówię, że w moim wypadku to był po prostu przypadek. To znaczy ja dostałem ofertę, ale dostałem razem z ofertą konkretny zakres obowiązków, które mam wykonywać, gdzie była, że tak powiem, praca w burdelu, zmianowa, po prostu obsługiwanie klientów 24h na dobę, no i tyle. Natomiast można było, śmiałem się, że, bo to była, tak mniej więcej opisuję dzisiaj pracę w Rzeczpospolitej, którą mi zaoferowano. To jest zabawne, wiecie, jeżeli mówimy o niezależnej redakcji, do której werbują politycy PiS i, uwaga, menadżerowie z ich politycznego nadania. Nie redaktor naczelny dobiera sobie zastępców, tylko właśnie politycy PiS. Ja mówię, że gdyby to przeprowadzić z głową i gdybym wszedł na to posadę, dostał za 3 przelewy i się przyzwyczaił do tych kwot, to ja dochodzę do wniosku, że prawdopodobnie, znając mechanizmy ludzkiego mózgu, zacząłbym dostrzegać, że Jarosław Kaczyński jest wysoki, przystojny, elokwentny i świetnie chce dla Polski. I tyle. No, natomiast mnie to śmieszy, drodzy Państwo, bo zdaje się, że jednym z nielicznych ludzi, którzy mają jeszcze dystans do siebie, jest ten, jako propagandista, przepraszam, bo teraz ostatnio go przetresowali, był Klarenbach, który gdzieś tam publicznie się wypowiedział, a to już jest odwaga, bo on siedzi w 100% w TVP, siedział, że, ale o co chodzi z tym? Całkowicie się zmienił, zachowuje się już fatalnie tak. W tej chwili w tych programach. Czyli już po prostu, już doszedł do wniosku. Wyrównał w dół i nie ma co oglądać. Brykał. Miałem wrażenie, że on chce być takim Stanowskim Mazurkiem, czyli będę dawał 4 litery, ale wy mi pozwolicie, żebym zachował jakieś minimum godności, że mogę pokazać, że zostało we mnie coś z dziennikarza. Bo on zrobił na przykład taki numer, jak koleś wszedł z Solidarnej Polski, zaczął nawalać, że Tusk ma najwyższą emeryturę i bierze ją z Berlina, no to mu wziął tak, że po pierwsze ma najwyższe emerytury, bo on powiedział, że jak ktoś znajdzie wyższą, to on wpłaca na jakieś tam swoją pensję, no to powiedział mu jeszcze w czasie programu, żeby wpłacił, bo i przedyktował mu dwie osoby, które mają wyższą, po czym powiedział, że to nie jest z Berlina, tylko tak jak wszyscy europosłowie ma tam z Brukseli. No i generalnie problem się zaczął po audycji, ponieważ Klarenbacha karnie przeniesiono do TVP Info, ale rozumiem, bo ja nie oglądam TVP, rozumiem, że ty oglądasz i rozumiem, Oglądam i w tych programach Klarenbach przerywa, oczywiście nie dopuszcza w ogóle, żeby zostało wyartykułowane coś, co mogłoby świadczyć o jakimś obiektywizmie. Zresztą w TVP jest mają coraz więcej problemów, bo na przykład zwracają uwagę ludzie na paski. No nie chcą siedzieć, być w ekranie, gdzie pod spodem jest jakiś pasek, który ewidentnie zaprzecza rzeczywistości i w jakiś sposób, pomimo tego, że ten człowiek mówi coś innego, utożsamia go z tą osobą i ludzie to mówią. Mówią, wywalają, jest sporo takich osób. Tak jak wiesz, ja ciebie namawiam i prośba, żebyśmy spróbowali zrobić materiał o tym, jak szybko uda się odbić telewizji? Uda się, bo właśnie w międzyczasie otrzymałem od znanego prawnika instrukcję obsługi, w jaki sposób, ale to w osobnym materiale, w jaki sposób można bardzo szybko odblokować TVP bez konieczności czekania na podpis prezydenta, na właściwe obsadzenie stanowiska prezydenta. Czyli krótko mówiąc, jeden z naszych kolejnych materiałów to opiszemy Państwu, w jaki sposób za 70 dni będą się Panowie już przygotowywali, Panie, na to, że to już koniec balu Poświński, Pereira, tym razem to naprawdę, mi się naprawdę mylą te ich nazwiska, Pereira, kto tam jeszcze jest, Adamczyk, no. Panią Bugałę, jak oglądam, to Pani Bugała chyba jest teraz nawet wzbudza większe kontrowersje niż Ogórek, niż Pani Ogórek. Naprawdę. Oglądam Panią Bugałę i zastanawiam się. Ja powiem w ten sposób. Nie oglądam telewizji, nie mam telewizora. Tyle mojej telewizji, co jej w internecie zobaczę, jak ludzie coś już, więc mam niemiarodajny ten. Natomiast powiem Państwu w ten sposób. To Groucho Marx kiedyś mówił, że telewizja jest bardzo pouczająca, bo jeżeli ktoś włącza telewizor, to ja przechodzę do drugiego pokoju poczytać książkę. Natomiast to tak zapamiętałem. Groucho Marx to byli tacy dla młodszych widzów, to byli kiedyś tacy słynni bracia komicy. To były czasy, powiem Państwu, że dziś jest dużo komików, natomiast takich prawdziwych komików, którzy sobą reprezentują coś więcej niż tylko i wyłącznie gagi i żarty, to wcale nie ma tak dużo. Więc gwiazdy filmu niemego wcześniej, wiesz, no ten wyraz jednak artystyczny musieli umieć jakoś nam przekazać. Szanowni Państwo, Jarosław Kaczyński, człowiek mem, człowiek, który, powiem w ten sposób, jemu się nie uda, on chciał, czy tak, zazdrościł Wałęsie rozpoznawalności globalnej. Dzisiaj najbardziej globalnie będzie rozpoznawalny z 2 powodów. Po pierwsze, jako dyktator, aspirujący, autokrata, aspirujący do miana właśnie dyktatora, gej, homofob, to będzie jeden ten. Drugie jako człowiek, ten dyktator polski, który opowiada, że kobiety w Polsce nie rodzą dzieci, ponieważ dają w szyję. To też było, to były dwa, na przestrzeni ostatnich lat to była publikacje, które się najgłośniejszym echem odbiło po Polsce, bo wiem, bo tam mam kolegów, którzy to monitorują i się nabijają, że Jarosław Kaczyński postanowił dogonić Lecha Wałęsę w rozgłosie, ale nie do końca, to wiecie Państwo, to jest tak jak z tymi złotymi repkami, to niektórzy mają problem. No, pamiętam kiedyś był taki żarcik, że jeden koleś po prostu złowił głuchą, złotą rybkę i właśnie jak przyszedł znajomy i chciał, wpada do kolegi, to widzi właśnie, że tam u niego na podwórku właśnie się rozgrywa finał jakiegoś dużego turnieju, czyli Iga Świątek, gra z kimś tam właśnie tego, w domu jest jeszcze góra błota, no i mówi, no to, a ty, mówię, skąd wiesz, mówię, że tak właśnie, że to ona jest taka głucha, a co ty myślisz, że ja chciałem wielki tenis i górę błota w domu? No więc to jest, no tak to jest z tymi życzeniami Jarosława Kaczyńskiego trochę, że spełnia mu się zupełnie co innego. Rozgłos dostanie, ale nie taki jak myśli. Przejdzie do historii, ale nie tak jak myśli. To już tak naprawdę, drodzy Państwo, no przecież wystawił pomniki facetowi, który, mówię swojemu bratu, który jest jednym z trzech ludzi odpowiedzialnych za katastrofę smoleńską, za to, że łamano procedury. Zobaczcie, że samoloty przestały spadać. Dlaczego przestały spadać? Bo po tym szoku, którym był, przywrócono procedury. Zobaczcie, co się wydarzyło. Piękna historia. Andrzej Duda leci na wybrzeże. Uwaga. Są złe warunki atmosferyczne. Są dwa podejścia do lądowania. Dlaczego nie ma podejścia do lądowania w Gdańsku, które ma świetne warunki do przyjmowania takich samolotów? Uwaga, ponieważ załoga, z którą leci pan prezydent Andrzej Duda, nie ma uprawnień do podchodzenia w takich warunkach atmosferycznych. I teraz uwaga, załoga, z którą leciał prezydent Lech Kaczyński i 95 innych osób, nie miała uprawnień, aby w takich warunkach lądować w Smoleńsku. Dlaczego lądowała? Bo kazał jej Błasik, który mianował się dowódcą, ponieważ on jako pilot, on był pilotem, miał uprawnienia do lądowania w takich warunkach. Tylko że on nie sterował tym. On się po prostu ogłosił pilotem i kazał im lądować. To jest ta wielka tajemnica, o której opowiedział pilot Arkadiusz Protasiuk. To już, drodzy Państwo, te filmy to już tam do miliona zbierają się, tam są 4 wywiady. I to jest tak naprawdę, drodzy Państwo, rozwiązanie zagadki tajemnicy lotu smoleńskiego. Wszystko wyjaśni stenogram rozmowy braci. Nie, to tylko pogrąży. To go pogrąży bardziej, ale wyjaśnia, tak. Że tak naprawdę wyjaśnia, to nie powinien prezydent podejmować decyzji o tym, bo to jest, drodzy Państwo, na zasadzie takie, ty weź chłopie, ty się sam zoperuj, bo to o tym. Teraz Mencen, zdaje się, mówi o tym, że te uprawnienia są bardziej powszechne, że tam, bo jego, drodzy Państwo, ja to się śmieję, tylko ja mam lepszą historię. Ja mam historię w 1996 roku. Mieliśmy w Wiśle mieliśmy kadrę narodową, podczas której ja skręciłem nogę i zamiast pójść i zapakować sobie ją w gips, poszedłem ją właśnie nastawić do pani, o których opowiadał pan Mencen i rzeczywiście ona sobie funkcjonowała świetnie, natomiast to nie jest żadne zastąpienie lekarza, no ona po prostu nastawiała, nikt jej nie zakazywał tej działalności. Po prostu sobie funkcjonuje jako kobieta, o której wszyscy wiedzą, że potrafi rzeczy nastawiać. Natomiast akurat ta konkretna kobieta, pamiętam, mimo że to była pani, która na pewno już nie żyje, bo to był, już wtedy była bardzo stara, miała taką krowę, która chodziła za nią krok w krok, no bo to była krowa babci tam na mleko i tyle. Strasznie muczała po prostu, jak tam babcia na kilka chwil ją zostawiała. Do pani przywożono piłkarzy z całego Dolnego Śląska. Uwaga, nawet chirurg do niej chodził, żeby nastawiała tego. Natomiast ona pierwszą rzecz po nastawieniu nogi, którą mi zrobiła, to było to, a teraz idź, synku, i załóż sobie gips. To jest tak, idź do lekarza z tym, bo teraz to ci przestaje boleć, to ci się szybciej teraz zrośnie, ale idź sobie załóż gips. Między nami mówiąc, nie posłuchałem pani, nie założyłem sobie gipsu, następnego dnia pobiegłem w biegu dzięki tej nowej nodze i drodzy państwo, do tej pory ponoszę konsekwencje luźniejszych wiązadeł, bo potraktowałem tą nogę, to jakby to powiedzieć, jak naprawioną. Szanowni państwo, historia na weekend tym razem. Tajny zaborca Polski, Holandia bardziej zwalczała niepodległość Rzeczpospolitej niż Rosja, Prusy, Austria i dodam od siebie, podobnie jak Anglia, która też miała swój interes w tym, żeby Rzeczpospolita się rozpadła. Jaki interes miała Holandia, o tym w tekście. Jest o makabrycznym ślubie Franza Kutschery, który został stracony przez oddział Armii Krajowej, który wykonał wyrok polskiego sądu podziemnego na zbrodniarzu, który miał dziesiątki tysięcy, odpowiadał za śmierć dziesiątek tysięcy obywateli polskich. No i ten trup wziął ślub, został zaślubiony jego narzeczonej Franza Kutschery, no bo czy zwłoki mogą mieć narzeczoną? Więc trup został poślubiony jego narzeczonej Franza Kutschery w zaawansowanej ciąży, a mistrzem ceremonii był, uwaga, sam Heinrich Himmler. Naprawdę śmieszna historia. Tajemnice grobu apostoła, co łączyło teksańskiego milionera i jednego z uczniów Jezusa. Uwaga, 9 na 10 obywateli przedwojennej Polski nie miało pieniędzy na starość. To też, krótko mówiąc, szanowni państwo, historia na weekend. No, drodzy państwo, polecam wieści24.pl. No a teraz Tomek z Wąsikiem. Szanowni państwo, no teraz zmienimy trochę konwencję i Wąsikowi chciałbym coś doradzić. Powinien spojrzeć, zobacz, jest jakiś kretyn w Ministerstwie Finansów, który wymyślił listy behawioralne od skarbówki. W praktyce oznacza to tyle, że fiskus straszy. Widzimy, co robi, przyznaje się. Chodzi o to, że skarbówka zaczęła wysyłać do przedsiębiorców funkcjonujących w internecie listy, takie z ostrzeżeniami. Uważaj, widzimy, co robisz. Wąsik, no może takie listy byś wysyłał do ludzi według ciebie, którzy są, nie wiem, łamią prawo. Uważaj, widzimy, co się dzieje. To jest naprawdę, to jest bardzo ciekawe. A wiecie, dlaczego wy tak robicie? To jest moja taka teoria spiskowa. Janek wam parę razy powiedział o tym, jak wyglądała sytuacja w Wielkiej Brytanii, gdzie powiedziano o tym, że wszyscy podatnicy regulują swoje podatki w terminie i tam ty szczegółowo powiesz, ile i jaki był wzrost regulowania podatków. Tam jakiś był znaczny, mówiłeś o ponad chyba 50% ludzi zaczęło wpłacać jakoś to w terminie rzeczywiście te podatki. To miało wielki wpływ. Także jeżeli ty sądzisz, wy sądzicie, to nie ty, bo to resort finansów, że to jest jakiś dobry pomysł, to ja nie wiem. Ja myślałem, że wy żeście już doszli do dna, ale jeżeli wy teraz jeszcze macie pomysł na to, żeby wysyłać do przedsiębiorców, którzy funkcjonują w internecie, listy z ostrzeżeniami, żeby ich straszyć, to jest jakieś szaleństwo. Na całym świecie fiskus pyta się, czy pomóc. Nie potrafi Ministerstwo Zdrowia, żeby stworzyć system, żeby może rzeczywiście informować ludzi i mówić, proszę pana, pan ma złe wyniki, czy pan dawno się nie badał, niech pan przyjdzie na badania i tak dalej, i tak dalej. Robimy, to jest wszystko w powijakach, ale straszyć przedsiębiorców potraficie. Na jakiej zasadzie wy wybieracie sobie tych ludzi? W jaki sposób wy tutaj sporządzacie te listy? Aż naprawdę, szanowni państwo, nie chce mi się na ten temat myśleć, ale to jest jeden wielki wstyd. To, co wy robicie, to jest obciach. Szanowni państwo, do zobaczenia.